No trochę tak, trochę tak. Nie pisz tak. Za klapsa pewnie skurwiony. Z jakiego klapsa jest skurwiony? Nie, no co ty? Chodź tu szybciej, stary. Nie ma. Co ty taka zła? Co ty taka smutna? No i super. Masz taki piękny uśmiech, bo widać się częściej śmiać, a nie? No pewnie. Kradę ci Sebastiana. Jest, może być? Kradę wam Sebusia. Może? Uważaj, bo twoja koleżanka tutaj tacę ma. Ej, to jest drogo, no jest tego. Co? No wiem, ale patrz, ten, jesteś w tacę. Chodź. Grzesiu zatymiast! Dobra, niech ten tu skończy. Ej, sorry, mam pytanko. Podoba ci się ten barman? Jest w twoim typie, czy nie? Ja mam chłopaka, więc... A gdybyś nie miała chłopaka? No? Pijemy shota i ja idę dokładać te zatowarowanie i będę schodził. No i... Zielone, robię sobie zielone. Robię czatu. Znajdę cię. Gdzie? Ja tu przyjdę o której? Znajdę cię. Idź miasto. Dobra. No dobra, to idziemy pod memę, co widzowie? Idziemy szukać NPC-tu pod memą. Ty, czemu ten kolor taki się jebie, nie? Teraz jest czarno-białe, czy nie? Dobra, to jest kolorowe. Ale czasem jest czarno-białe, nie? Siema! No witam cię serdecznie. Dzień dobry, ja tutaj muszę iść rozliczyć się z... Kiedy wracasz? Wracam zaraz. Julię, aha, zaraz? Ale to tobie pamiętają. A ja wiem, że Sebuś też kończy pracę, więc... Ja wiem. No. W sensie, słuchaj, zaraz okej. Okay. Czyli... A to mam poczekać tu gdzieś, obok ciebie, gdzieś coś tego? Czekam na różę, to co wczoraj było. No, sorry. No. Czekam na różę. Ale ci tak źle wyglądam, że cześć. Nie. Super, dobra. No co ty, nieobrażony? Wszystko w porządku, ty. Czekajcie, idę pod mewę. Tutaj pamiętacie, jak chłop stał pod koło policji? Normalnie pod oponę, no kurwa, szczał normalnie na ten. Nazarow. Tak lubisz? 5 zł. Okej. Okay. Tak lubisz hazard, to może challenge? Okej. Okay. Nie ukrywajmy, u ciebie lizanie szonów to podstawa tego kanału, widownia się domaga. Okej. Okay. Jak przeliżesz do 3:33 szlaufy, to wysyłam 100 zł. Co ty na to, panie Filipie? Czekaj, do 3:30, półtora godziny. Siema. Ej, masz jakieś fajne koleżanki, które by chciały się przelizać do 3:30, muszę ogarnąć 3 lizania i wtedy wysyła mi na zaraz stówkę. Ale ja nie mogę wchodzić do memy, bo poza memą muszę coś znaleźć. Coś szukam. Nie no, co ty, no tutaj koleżanki. Ej, sorry dziewczyny,
Bo ja robię sobie taką małą patosondę. Szkoda, że nie. Szkoda. No trudno. Już była prawie moja. Brakowało tego zdecydowania, widzowie. Idź do pod klub milfików? A gdzie jest klub pod milfami? O, siema, jak w mewie jest? O Jezu, tak mówić? No wiesz ty co, serduszko mnie krzywi. No tak, oczywiście, że tak. Nie no, to zaszło mnie to dzisiaj. Ej, sorry, ja mam pytanko, bo robię sobie taką patosondę, wiesz co to jest? To jest coś takiego, że zadaję różne takie pytania na rozkminę i liczę na odpowiedź. Na przykład, ja ci mówię, jakbym ci teraz dał 1 milion złotych, to pierwsza rzecz, którą byś wydała, to na co? Samochód. Samochód? Masz 1 milion i ty samochód? A jaki? Golf. A jakiej marki? Mam dokładnie powiedzieć? No jakiś twój wymarzony, tak, pewnie, wymarzony, nie? Właśnie prawie 1 milion kosztuje. Ale gdzie byś go tankowała, moja droga? Na stacji. No ale to drogie paliwo jest. Zarabiam. A gdzie pracujesz? W własnej firmie. Bogat? A masz męża? Nie. No ja też nie mam męża. Patrz, ile mam wspólnego. Ale to ile ci brakuje do tego wymarzenia? Jakie to jest auto? BMW Alpina B5. BMW? Ale BMW to się kojarzy z takimi patusami, więc tak. No to nie ma sensu. Mam swoje preferencje. Okej, okay, ale co cię rajcuje w tym samochodzie najbardziej? Możliwości. A jakie są możliwości tego auta? Bardzo duże, jeśli chodzi dla kierowcy. Ale poczekaj, lubisz zapierdalać? Lubię dynamiczną jazdę. Czyli zapierdalać, tak w skrócie. Nie tylko prędkość. A co jeszcze? Możliwości przyspieszenia, uprzedzania. Lubisz manewrów. Uprzedzać? Tak. Lubisz lewy pas? Tak, lubię lewy pas. Ale to ile mandatów w tym roku? Nie chwalę się takimi osiągami. No dawaj! Ile mandatów w tym roku? Na Janosiku jeżdżę. Ja, ale Janosik wszystkiego nie wymęsy. Daję radę. Dajesz radę? A przepraszam, jak ci na imię jest Filip? Violetta. Miło poznać Violetka. Sama je przyszłaś? Sama. Ale to tutaj jesteś, czy w Mewie, czy gdzie? Czeka na znajomego, ale sam. Facet? Raczej. Rachel. Fajny ten znajomy? Przyszły i nie doszły? Nie przyszły ani nie doszły. Po prostu znajomy. A ja? Ja mam zajebisty charakter. Ale jesteś połowę młodszy niż ja. Ile masz lat? Dla ciebie mogę mieć 50 i możesz do mnie mówić tatusiu. Chyba, że wolisz dzióbku. Dzióbku też może być. Nie, ja mam 25 lat, nie będę ściemniać. A ty masz 34, to jest maks. A dziękuję ci bardzo, to komplement. A ile? Więcej, to znacznie. Jak jesteś przed 40, nie masz szans, że jesteś po 40. Po 40? A już przechodziłaś menopauzę, czy jeszcze nie? Nie, w tym wieku się nie przychodzi. A reumatyzm? Też w tym wieku się nie przychodzi. No to kurwa. Ja wiem, że 20-latki tak myślą. No kurwa, to ten. Jeżeli 40-latki będziesz mówił inaczej. Ale ja nie przechodzę menopauzę, ani reumatyzmu, wiesz? Bo jestem mężczyzną. Reumatyzm przychodzi. Tak? Tak. No kurwa. Kurczę pisane. Czyli mam coś wspólnego. Będziemy razem przychodzić reumatyzm. Nie, ty będziesz dużo później. No tak, dlatego wiesz. To byśmy, wiesz, dobrze fitowali, bo ty byś mi mówiła, jak jest.
Ja bym umiał się przygotować. Kołoce pieczone. No dobra, Wiletka, ja ci nie przeszkadzam. Życzę ci udanego wieczoru. Mam nadzieję, że kolega szybko dojdzie tutaj. Tak, pewnie tak. Starać. No i ten, miłego. Trzymaj się, cześć. Bo nie. Mam 50 lat. Nie będę jej pokazywać. Bo ogólnie to. Nie będę takiego od razu lukę i na mordę robić, nie? Ale Wioletka niezła. W sensie niezła. Nie puknąłbym jej, ni chuja ty. Nawet jakbym był mocno najebany. Ej, sorry, robię tylko taką krótką patosondę i się pytam, na co byście przeznaczyły 1 000 000 złotych, jakbyście teraz zostały? Na spłatę kredytu, kurwa. O kurwa, a to pewnie nie jest milionowa, nie? Jakby ci zostało, to co resztę? Pojechałbyś na wycieczkę. Wycieczka. A gdzie? Fajny apartament w Sopocie. Kurwa, masz 1 000 000 do dyspozycji, gdy wybierasz wycieczkę do Sopotu, w którym już jesteś? Nie, ja chcę kupić apartament w Sopocie. A. Okej, okay, dobra. To apartament. Ale powiedziałaś wycieczka, to gdzie wycieczka? No, wycieczka najlepiej w jakieś egzotyczne miejsca, typu Azja, Stany, Ameryka Południowa. Ja urodziłem się w Miami, mieszkałem 3 lata, więc nie musisz wygrywać 1 000 000, żeby pojechać ze mną do Miami. Ale wiesz, ale ja potrzebuję mieć kilka rzeczy naraz, czyli potrzebuję mieć to mieszkanie i ten milion. Tak. I ten 1 000 000 na wydanie na moje potrzeby. Powiem ci, że jakbym sprzedał się cały z swoich wnętrzności, to bym wyszedł ponad 1 000 000, więc jestem ponad 1 000 000owo warty. Więc to tak jakbyś mnie poderwała, to tak jakbyś wygrała 1 000 000 złotych. Fine. Jak się na imię? Filip jestem. Asia jestem. Miło poznać, Asiu. Cześć. Ola. Ola, ty jesteś na prawie? Boże, czemu? Kojarzy cię sprawa. Na UG czy nie? Ale ja studiowałam bardzo na temu prawo na UG. Ale serio, bo coś kojarzę. No ja też nie studiuję. Ja mam 25 lat. No to ja. No ja trochę więcej, tak. No dobra, co nie, no dawaj tam. Filip jestem. Ola. Ola, miło poznać, Ola. To tak nie portugalskie, tylko. Nie. Portugalia? Hola? Ola? Hiszpańskie, o właśnie, hiszpańskie. Ej, a jaka jest wasza taka najbardziej przystojna, jakby... Nie, poczekaj, źle to zinterpretowałem. Jakbyście miały wybrać takiego mężczyznę swojego, wiesz, taki bestie, taki, że... Wiesz, takie for favor, pique la fond, wiesz. To z jakiej nacji? Polacy czy jednak jacyś, wiesz, jacyś Hiszpanie? Może taki Polak z Hiszpanem? Pomieszany troszkę? Może? A jak jestem pomieszany Polak z Polką, ale urodzony w Miami, to jestem prawie pół Amerykaninem. I trochę Meksykaninem, bo Florida jest chyba taka mocno... Dobra. Ale Amerykanin. To co wtedy? Dobra, mam taką... Dobry PR. Tak? Masz chłopaka? Narzeczonego. Ja nie mam narzeczonego. Żałuj. Serio? Fajnie mieć narzeczonego? Ej, a jak mam 25 lat i nigdy nie byłem w takim poważnym związku, to jest ze mną coś nie tak, czy nie? Nie, to jest twoja decyzja. Jeżeli czujesz, że jest z tobą coś nie tak, to jest, a jeżeli nie, to nie. To jest twoja decyzja. No, nie do końca zawsze jest to moja decyzja, nie? Bo wiesz, poznaję fajną... Ale jakbyś się postarał, to by była twoja. Nie do końca, wiesz, bo to jest coś takiego, że czasem się nie chce zakochiwać w danej sobie, bo coś tam nie fajnie, wiesz. To tak, jeżeli nie znalazłeś takiej osoby... Nie możemy cię oceniać, no to jest... Dobra, wszystkie jesteście zajęte? Kurwa, podejrzane coś. W sensie, fajne są związki? Mamy zajebiste związki, które nam pozwalają na też na Sopocie. A nie lubicie jakichś odskoczni?
Nie. No, ile wy macie lat? Max 28, to jest max. Taka górna granica jest, to jest górna granica. No to ile? No prawie 28, trochę więcej, ale prawie 28. Dobra, któraś z was jest powyżej 30, czy nie? Ale liczymy w miesiącach? Ale kurwa w miesiącach. W sensie, że w tym roku... 30 lat, 8 miesięcy i 4 dni. Ty chyba masz 30? Co ty wpierdalasz, że tak się trzymasz? Same najlepsze. I aperol z cydrem z tapasu. A jaki był wasz najlepszy okres w życiu? Teraz. Serio? To jest najlepszy okres w swoim życiu? Kurwa, a jak gdyby ta miłość się straciła, bo akurat ja nie mam pieniędzy, miłości też nie mam, ale ty akurat masz, więc jakby wiesz, byśmy ten... Nie, ja... niezależne. A macie mieszkanie swoje już? Ale to na kredyt z chłopakiem, mężczyzną? Taka patosonda. Bardzo pato. Bardzo, tak. Kurwa, chciałbym być niezależny, ale to nie jest takie łatwe w tym życiu dzisiejszym. Nie, prawo nie studiowałem, ale znam cię z prawa, bo studiuję na UG. A na wydziale czy? Nie, na filologię angielską. Ale kojarzę cię, bo jakby widziałem cię na tych. Widziałem cię. Nie, ja serio, ja mam taką pamięć, że ja na przykład mam coś takiego. Ty jesteś kurwa biedny z taką pamięcią? Bo ja trafiam po prostu na kobiety, które mnie wykorzystują. Ej, ziom, a możesz tą kamerę odwrócić trochę ten... No, ale jakby ja już rozmawiałem z nimi wcześniej. Tak, ale ja tam stoję, kurwa, z ziomkiem i nie chcę... Ale to cię nie łapało, to cię nie łapało. Tak, mimo wszystko jednak łapię, bo kurwa, jestem bezpośrednio za nim. Nie, bo tu tutaj stałeś, wiesz? Nie, stoję tam. Ale to spokojnie, nie łapało cię, stary. No spokojnie. Ja cię prawie nie poznałam. No, proszę, naprawdę. Dobra, w porządku. Nie będę cię nagrywać. Ja nie nagrywam ciebie. Jezu, dzięki! Ola. To jest w sensie ja Ola, nie Ola, ale tak. Ona. Ty, a ja z tobą nie rozmawiałem? W Sopocie? Nie, proszę sobie tą łapkę zabrać. W sensie... Nie? No chłopie, kurwa, zgaś to. No przecież na ciebie nie nagrywam, no co? Nie nagrywam ciebie, no. No, chodź sobie zobacz. No, chodź sobie. Stary, chodź sobie zobacz. Pokażę ci, patrz. Mam kamerę na siebie. Miałem wcześniej kamerę na siebie. To nie jest, bo czasem to może wyglądać, że cię nagrywam, ale miałem kamerę na siebie. No, teraz tutaj ja też byłem. No, w sensie nie kierowałem na ciebie kamerę. No, spokojnie, stary. Jak ja ci powiedziałem, że cię nie będę nagrywać, to cię nie nagrywam. Też celowo cię nie nagrywałem. Okay. Więc to nie jest tak, że jak chcecie nagrywać czy coś. Tak szczerze, tak generalnie, wiesz, na ludzie no. O co chodzi? Co to jest za projekt? No, ja sobie robię patosondę, tak nagrywam swój program i zadaję różne pytania kobietom. Okej. Okay. I wiesz, jak chcą, to odpowiadają, jak nie chcą, to idę sobie dalej i tyle. Okej. Okay. A jak się nazywa ten kanał? Volt Balincja na YouTubie, mogę ci napisać. Jak? Volt Balincja na YouTubie. A czego dotyczyło twoje pytanie? Różne. Teraz było pytanie, na co byś przeznaczył milion, gdybyś wygrał. Teraz daję ci milion, na co byś pierwszy przeznaczył. Okay. Wiesz, no różne pytania. Takie, wiesz, casualowe. Oto, żeby... Zajebisty ten, od... jak się nazywa? Gimbal? Gimbal, no zajebisty. No. Tak na ludzie sobie świrujesz po prostu po ulicy, zadajesz ludziom pytania i tak dalej, no? No. Okej. Okay. Bez winy, stary. Ja rozumiem, że to może wyglądać, że na przykład ciebie konkretnie kameruje, ale nie zawsze to tak jest, jak tobie się wydaje, nie? Bo bardzo często miałem tak, że tuś, nie nagrywaj mnie, pomimo, że ja miałem kamerę na siebie, bo wiesz, kamera jest tutaj i może ci się wydawać, że teraz ciebie, tak, jest z drugiej i wiesz. Rozumiem. Tym bardziej, że wiesz, teraz to myślę, że większość tutaj jest po alkoholu i
niektórzy są bardziej agresywni po alkoholu niż, na trzeźwo. Zrób materiał na zasadzie, że taki jest Sopot naprawdę. Zrób, nie wiem, jakieś tendencyjne ujęcia na najbardziej najbanek ludzi. Że rzeczywistość i... Tak, i gwarantuję ci, żebyś miał wyświetleń w chuj, bo Sopot jest bardzo popularnym tematem w sieci, zwłaszcza Mazowsze. A wiesz co? Powiem ci, że Sopot jest bardziej taki wychillowany niż Gdańsk. No dobra, może jest wychillowany, ale chodzi o to, że w sieci jest popularnym tematem. No, wczoraj byłem w Gdańsku i ludzie się sapali do sobą. Pochodzę ze Śląska, ale mieszkam w Gdańsku. Okay. A ze Śląska skąd? Ze Skoczowa, pewnie nie wiem gdzie. No w okolicy. Bielsko-Biała, Wisła, Cieszyn. Okay, moja mama jeździ w Skoczowa. No. Jeździłem. No to znasz tereny. Więc... No ale bez kitu, takie na zasadzie, że nie wiem, prawdę o Sopocie, tego typu rzeczy, to brzmi trochę tandetnie, ale ludzie bez kitu to klikają. Ja na co dzień pracuję jako dziennikarz tutaj lokalny. Jesteś dziennikarzem? Tak. Ale dla jakiej prasy? Dla portalu lokalnego sopot.pl. Ale to jesteś taki bez... Bo wiesz, niektóre, wiesz, dziennikarze są jednostronni, a ty jesteś taką wolną stacją, no, czy taką... No jesteśmy portalem internetowym, który jest niezależny finansowo. Bardziej mi chodziło, bardzo często jest na przykład dziennikarze z jakiejś telewizji, której jest na przykład... To nie jest telewizja, nie? Nie, to jest tylko portal. Klepiemy artykuły. I o czym ostatni... Klepałeś artykuł? No na przykład o tym, że rozjebano mural w Sopocie. Mural za 50 tysięcy. Graficiarze... Nie, no teraz to powiem ci tak. Wiesz, projekt z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Sopotu głosują, żeby wykonać projekt, nie? No. I wszyscy się składają na to, żeby ten mural zrobić. On kosztuje 50 tysięcy złotych i ktoś go rozpierdala. No dobra, ale powiem ci... Że teraz w dzisiejszych czasach nie interesuje to ludzi, niestety. Teraz nagrasz o frizie i bardziej będzie klikalne niż o jakimś kurwa muralu za 50 tysięcy. To prawda. Tyle, że no ja pracuję w portalu lokalnym, nie? Więc jakby to jest naturalne, że muszę pisać o lokalnych sprawach, bo to są pieniądze tych mieszkańców, nie? Znaczy ich tu teraz nie ma, są ludzie z Gdańska, z Gdyni, przyjezdni i tak dalej. No ale generalnie jak ja pracuję w lokalnym portalu, to muszę pisać o sprawach, które dotyczą między innymi finansów tych ludzi, którzy tam, nie wiem, mieszkają w tych kamienicach. No kułam, stary. Dobra, ja idę na jakieś dupeczki. Trzymaj się, miłej imprezki. Jasne, dzięki, cześć. Kurwa, no. Ty, ale... Kurwa... Nie wiem. O co tu chodziło? Te bajerują policjantów, ja pierdolę. Czekajcie, bo mi... Cześć. Siema.